brzeg, to poza sezonem niewielkie, powiedziałbym nawet senne miasteczko. Za to w sezonie przyjeżdżają tutaj tysiące ludzi. I właśnie dzisiaj, w sezonie, tysiące ludzi przyszło na miejscową plażę, żeby zobaczyć w akcji najsilniejszych facetów w Polsce. Tutaj właśnie za chwilę rozpocznie się finał Pucharu Polski Siłaczy. Zapraszam na relację. W koło brzegu startują Sławomir Orzeł, Sławomir Toczek, Mateusz Baron, Witold Wolnowski, Krzysztof Radzikowski, Grzegorz Szymański, Tomasz Nowotniak, Mariusz Budzianowski. Tych 8 zawodników zdobyło najwięcej punktów w tegorocznych zawodach Pucharu Polski i dzięki temu wystąpią w dzisiejszym finale. A oto pierwsza konkurencja tego finału. Skoro jest lina, to znak, że jest też coś do przeciągnięcia. Ale co? Czegoś takiego jeszcze nie było. Oto jacht. I to na kołach, a dokładniej na platformie. Pierwszym kapitanem tego jachtu został Sławomir Orzeł. Już widać, że to nie takie proste. Może nawet trudniejsze niż największych rozmiarów ciężarówka, bo nie do końca istotna jest waga pojazdu. Ważniejsze są opory toczenia. Im mniej powietrza w oponach, tym gorzej pojazd przeciągnąć. A tym razem siłacze postanowili zadać sobie trudu i z opon platformy spuścili więcej powietrza niż zwykle. No to mają teraz za swoje. A przynajmniej ma to już Orzeł. I tak mają dobrze, że nie ciągną tego po piasku. Krzyczą, że Orzeł ma do mety tylko pół metra, ale to może być mordercza odległość. W końcu dotarł na metę, ale wygląda na faceta, który może nie mieć już sił, by dalej walczyć. To był Sławomir Orzeł. Wynik, który osiągnął, nie ma teraz większego znaczenia. Dopiero następni zawodnicy pokażą, czy można było zrobić to szybciej. Startuje Sławomir Toczek. Toczek ma poważne problemy. Jacht nie chce z nim współpracować. I koniec. W tej sytuacji wyczyn Orła urasta do rangi prawdziwego bohaterstwa, bo Toczek przeciągnął pojazd tylko na długości 3 metrów i 20 centymetrów. A to Witold Wolnowski, tegoroczny debiutant, który jednakże całkiem dobrze się spisał podczas pojedynku Polska kontra Europa rozegranym w Cieszanowie. Witold jest Polakiem, ale mieszka w Irlandii. Prawdziwy Europejczyk. Za pochodzenie jednak punktów tutaj nie dają. Trzeba się napiąć i w jak najszybszym czasie przeciągnąć do mety platformę z jachtem na pokładzie. I Wolnowski był bliski celu. Do mety zabrakło mu w przepisowym czasie tylko 30 cm. A to Grzegorz Szymański, jeden z faworytów Pucharu Polski. Ostro ruszył.
Szymański dotarł do mety i to w znakomitym czasie. Zajęło mu to 39 sekund i 42 setne. Na morzu byłby pewnie jeszcze szybszy. A teraz Tomasz Nowotniak. Będzie ciężko, bo Szymański chyba mocno wyśrubował wynik. Bardzo nisko pochylona sylwetka i niezłe tempo. I będzie meta. Niesamowite. Nowotniak jest gorszy od Szymańskiego tylko o pół sekundy. A co na to kolejny debiutant, Mateusz Baron? W Świdwinie nie przeciągnął wojskowego myśliwca, bo się spóźnił na samolot. Tu ma szansę zostać kapitanem czarnej perły. Do mety jeszcze sporo, a on już zwalnia maksymalnie. Udało się, ale z tym czasem Mateusz Baron tych regat nie wygra. Aż nadszedł czas. Czas na pokaz Mariusza Pudzianowskiego. On też nie ciągnął jeszcze nigdy wcześniej jachtu na stałym lądzie. Będzie więc eksperyment. Resztę stało. No i zwróćmy uwagę. Jak to wygląda w jego wykonaniu? Wygrywa czas poniżej 39 sekund. Tempo coraz ostrzejsze. Może nawet uda mu się wygrać. I wygrał! Pudzianowski znów bezkonkurencyjny. Ale pozostał nam jeszcze Krzysztof Radzikowski, uczeń Pudzianowskiego. Za chwilę więc okaże się, czego się nauczył. Powoli, powoli, ale tu pierwsze kroki są najtrudniejsze. Jedno już widać. Pudzianowskiego nie przegoni. To będzie drugi wynik tej konkurencji. Radzikowski spisał się znakomicie. Z zawodów na zawody jesteś coraz lepszy. To jest twój sezon tak naprawdę. No ja wiem, przybój. Są jeszcze inni silni, ale cieszę się, robię naprawdę postępy. Tak, no teraz widać było, jesteś lepszy teraz w tej konkurencji od Grześka Szymańskiego. To wydarzenie. No, w tej konkurencji akurat z Grześkiem jest podobnie. Mamy nieraz sekundę on, nieraz sekundę ja. Dzisiaj sekundę ja, no końcówkę miałem dużo gorszą, się przewróciłem. No, co zrobić? Nie może być zawsze tak różowo. A jakie są twoje szanse z innymi zawodnikami dzisiaj na tym piachu? Oj, nie wiem. Nie wiem, zobaczymy po południu. Popołudniowe konkurencje na piachu już za chwilę, a to pełne wyniki przeciągania łodzi. Zaskakująco słabe miejsce toczka. Wracamy po przerwie. Jesteśmy w Kołobrzegu, to finał Pucharu Polski. Pierwszej konkurencji, czyli w ciągnięciu łodzi, zawodnicy strasznie narzekali na jej ciężar. Ale należy pamiętać, że i tak jechała ona po betonowym podłożu, a teraz 200 kg po miękkim i głębokim piasku. I tu tak naprawdę zaczynają się te zawody.
pierwszej parze spaceru Drwala wystąpią Sławomir Toczek, któremu tak fatalnie poszło w przeciąganiu łodzi, oraz Witold Wolnowski, debiutant. Oto początek masakry na piachu. Toczek na razie jest lepszy. Na nawrocie niemalże się zrównali. To mogą być ostatnie kroki. Wolnowski padł po przejściu nieco ponad 32 metrów. Toczek zapewne polegnie za chwilę. Toczek zarobił jeszcze kilka metrów więcej. W sumie przeszedł ich 36. Jak na tak trudną nawierzchnię należy uznać ten występ za udany. Druga para to Sławomir Orzeł, nie poszło mu najlepiej w pierwszej konkurencji, oraz Mateusz Baron, kolejny tegoroczny żółtodziób. Za chwilę zresztą spotka go nowe doświadczenie. Spacer Drwala w grząskim piachu. Plaża jest dobra na wakacje, a to przecież ciężka praca. I poszli spacerkiem wzdłuż brzegu morza. Orzeł rozwinął skrzydła. Jak on pędzi! Udany nawrót i bardzo dobre tempo orła. Za to Baron postanowił wracać. Ostatecznie Baron ani wrócił, ani też poszedł dalej. Wybrał relaks, zaliczył 20 metrów i dosyć. Orzeł także odpuścił. Przeszedł prawie 28 metrów. A to jeden z faworytów, Grzegorz Szymański. W pierwszej konkurencji przegrał z Pudzianowskim i Radzikowskim. Teraz ma okazję się odegrać. Chyba że te plany pokrzyżuje mu Tomasz Nowotniak. Mam 31 lat, mieszkam w Sokowie Podlaskim. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego, uczę w szkole średniej w zespole szkół numer 2 w Sokowie Podlaskim. Jestem jeszcze kawalerem, mam dziewczynę Izę. Strongmanem zajmuję się już dosyć długo, bo od 2001 roku z drobną przerwą, tam dwuletnią taką przerwą. Moim największym sukcesem jest Wicemistrzostwo Europy w 2004 roku. A zatem przed Państwem wicemistrz Europy z 2004 roku Tomasz Nowotniak oraz być może przyszły mistrz świata Grzegorz Szymański. Na nawrocie pierwszy jest Szymański. Nowotniak już idzie tyłem, czyli siły gwałtownie uciekają i kończy po przejściu 21 metrów i 10 centymetrów. Szymański pada na 33 metrze. A przed nami ostatnia para spaceru Drwala, Krzysztof Radzikowski i Mariusz Pudzianowski. Pudzianowski jest mistrzem tej konkurencji, ale na piachu każdemu jest o wiele trudniej. Na razie prowadzi Radzikowski, ale tu nie liczy się kto pierwszy, ale kto dalej. Każdy z nich ma 40 metra. To wytrzyma.
I Radzikowski ma zdecydowanie dość, a Pudzianowski już wie, ile jeszcze musi przejść, by wygrać. I wygrał, ale z jakim trudem, a miał być nadmorski spacerek, a co najmniej spacer. Drwala. Pudzianowski wygrywa, a Toczek rehabilituje się za beznadziejny występ w pierwszej konkurencji. Słabo wypada były wicemistrz Europy Tomasz Nowotniak. Po dwóch konkurencjach Pudzianowski przed Szymańskim i Radzikowskim. Przystępujemy do rozegrania trzeciej konkurencji finału Pucharu Polski rozgrywanego na plaży w Kołobrzegu. To wyciskanie na barki i Mateusz Baron. Baron poradził sobie składem 10 razy. Nie najgorzej. Tomasz Nowotniak. To chyba ostatnie próby podrzucenia ciężaru w górę. Z tym ostatnim mu nie wyszło, ale w ogóle poszło świetnie. 18 razy dla Nowotniaka. Kolejny atleta to Sławomir Orzeł. Już wie, że jeśli chce wygrać, to musi podnieść ciężar 19 razy. Niesamowite, on to zrobił 20 razy, ale wynik to był znakomity Sławomir Orzeł, a po nim Krzysztof Radzikowski. Mówiąc w skrócie, aż 23 zaliczone powtórzenia. Radzikowski jeszcze bardziej wyśrubował wynik. I co na to Witold Wolnowski? Pewnie niewiele, bo do faworytów nie należy. I Wolnowski kończy występ na 10 powtórzeniach. Nie było tak źle, choć pierwszego miejsca nie będzie. Za to Grzegorz Szymański może tu jeszcze namieszać. A jednak tylko 18 razy. Dużo, ale mało. To był Grzegorz Szymański. A co na to Sławomir Toczek? Zawsze był świetny w wyciskaniu na barki. Tylko 17 razy dla Sławomira Toczka. Jak widać, poprzednicy musieli wcześniej dużo więcej trenować.
i Mariusz Pudzianowski. Czy zawalczy o pierwsze miejsce, czy też podejdzie do sprawy taktycznie i nie będzie się za bardzo męczył, wiedząc, że w generalnej klasyfikacji nikt mu raczej nie zaszkodzi. Chyba chciał więcej, ale sił nie starczyło. Pudzianowski podniósł kłada 20 razy. Radzikowski zwycięża w trzeciej konkurencji. W trzech konkurencjach na prowadzeniu Pudzianowski przed Radzikowskim i Szymańskim. Wspaniały szklany puchar za zajęcie pierwszego miejsca w finale Pucharu Polski Strongman 2008 waży około 2 kg. Ale żeby postawić go u siebie na półce, trzeba jeszcze w martwym ciągu kilka razy w górę podnieść kilkaset kilogramów. Rozpoczynamy więc czwartą konkurencję finału Pucharu Polski Siłaczy 2008. Oto Mateusz Baron, który jako pierwszy zmierzy się z piekielną maszyną do martwego ciągu. Trzy zaliczone boje i już przerwa. Nie wróży to najlepiej. I tym razem piaszczysta plaża nie ma tu nic do tego. Baron ma 5 powtórzeń i raczej nie ma już sił. Będzie jeszcze próbował. I dał radę. Warto było spróbować. A po Mateuszu Baronie witamy Witolda Wolnowskiego. Ostatnie chwile na koncentrację i do boju. Wystartował w niezłym tempie, po czym gwałtownie opadł z sił, ale może jeszcze się pozbiera. I pozbierał się. 8 powtórzeń dla Witolda Wolnowskiego. Powalczył i opłaciło się. A teraz Sławomir Toczek.
skończył się czas i odpłynęły siły. Tylko 6 razy dla Sławomira Toczka. Czas na Tomasza Nowotniaka. Oj, ciężko, bardzo ciężko. Czyżby nie miał siły nawet na jeden raz? Jest, ale to zdecydowanie za mało. Zwłaszcza, że więcej nie będzie. Tomasz Nowotniak zalicza tylko jedno powtórzenie, a po nim Grzegorz Szymański. Grzegorz Szymański poradził sobie z martwym ciągiem 10 razy i obejmuje tym samym prowadzenie w tej konkurencji. Następnym atletą jest Sławomir Orzeł. Ciężko, oj ciężko, i jak gorąco, i jak piaszczyście. Im mniej sił, tym bardziej wszystko wokół przeszkadza. Aż w końcu koniec. Sławomir Orzeł rezygnuje po zaliczeniu 2 powtórzeń. Nie masz prawa być za bardzo zadowolonym na razie. No nie, nie. Jakiś dzisiaj dzień mam słaby. Ale powiem szczerze, od razu sobie zaplanowałem tutaj 2 powtórzenia, bo następny wynik do pobicia było to bodajże 6. A wiem, że tyle w stanie bym zrobić takie dobre. Zawodnicy narzekają, że ciężar jest naprawdę bardzo duży. Bardzo. No jest cholernie ciężki i jest bardzo nisko ta tyczka, no tą sztangę, którą podnosimy. Nie? Ty należysz do wyższych zawodników, no to więc no tobie jest ciężko to zrobić. Jest. Im wyższy, tym gorzej. Większy. Większa długość. No ale wiesz, to w końcu finał Pucharu Polski, no więc to brzmi dumnie. No trzeba walczyć, nie? No to teraz powalczy o Puchar Polski Mariusz Pudzianowski. Jeszcze odrobina koncentracji na co dzień i można rozpocząć bój o pierwsze miejsce. Najlepszy jak dotąd wynik to 10 powtórzeń. Po 4 bojach pierwsza krótka przerwa. Jest 7, ale widać, że jest mu coraz trudniej. Może nie dać rady zaliczyć 11 powtórzeń. Pudzianowski ma 9. I więcej nie będzie. Mariusz Pudzianowski kończy martwy ciąg na 9 powtórzeniach. I jest drugi, a może być trzeci, bo po nim startuje jeszcze jeden zawodnik. Krzysztof Radzikowski. Jesteśmy na plaży w Kołobrzegu, gdzie trwa 5. konkurencja finału Pucharu Polski Siłaczy. Krzysztof Radzikowski w martwym ciągu. Rekord do pobicia wynosi aktualnie 10 powtórzeń. Jest 5 i chyba będzie więcej, wyraźnie więcej. Przerwa po 6 podejściu. Jest 7 razy i nagle wygląda na to, że to może być koniec. A tak dobrze mu szło. Na razie brakuje tlenu. Radzikowski kończy występ na 7 powtórzeniach.
Zwycięzcą martwego ciągu jest Grzegorz Szymański. Budzianowski znów gubi punkty. W klasyfikacji ogólnej prowadzi Pudzianowski przed Szymańskim i Radzikowskim. Jeżeli chcecie wiedzieć, jaką niespodziankę przygotowaliśmy dla Irka, oglądajcie nas po przerwie. Jesteśmy w Kołobrzegu, gdzie rozgrywany jest finał Pucharu Polski Siłaczy. Na niespodziankę, którą strongmeni przygotowali dla Irka Bieleninika, jeszcze poczekamy. Najpierw rozegrana zostanie kolejna konkurencja. To kule. Startuje Tomasz Nowotniak. Nowotniak zalicza 5 kul w 49 sekund i 47 setnych. Następnym atletą jest Sławomir Orzeł. Trzy kule z dużą łatwością. Orzeł dał radę 5 kulom w najlepszym jak dotąd czasie. Zajęło mu to nieco ponad 37 sekund. A po Orle Mateusz Baron. I jest piąta kula na szczycie, ale ten czas do rekordowych nie należy. I do tego boli biceps. I kolejna Sławomira Toczka. Toczek najtrudniej ma z pierwszą kulą. Jest niski, a podest dość wysoki. Ale tym razem wszystko dobrze poszło. Sławomir Toczek wrzucił wszystkie 5 kul w najlepszym czasie z dotychczasowych. A teraz Krzysztof Radzikowski. Z pierwszą kulą trochę się namęczył. Znakomity czas, ale Radzikowski okazał się być wolniejszy od Toczka o 8 setnych sekundy. A po Radzikowskim Witold Wolnowski. Wygląda na to, jakby Wolnowski wrzucał kulę w dużo wolniejszym tempie niż poprzednicy. Tempo okazało się wolniejsze od najlepszych strongmenów o 3 sekundy. Zwycięzcą tej konkurencji nie będzie. I na koniec tej konkurencji zaprezentuje się Mariusz Pudzianowski. Generalnie jest w kulach najlepszy, ale czasem, gdy zbytnio się spieszy, kule lubią wypadać mu z ręki. Pudzian zrobił to w czasie poniżej 30 sekund i jest zwycięzcą absolutnym. Przy okazji odegrał się też za wcześniejsze porażki. Ale jest jeszcze Grzegorz Szymański.
Tego nie spodziewał się nikt. Szymański jest w kulach lepszy od Pudzianowskiego o 2 sekundy. Pudzian znów nie wygrywa konkurencji. Przewaga Pudzianowskiego nad drugim Szymańskim wynosi już tylko 4 punkty. Andrzej Maszewski, wicemistrz Europy w kulturystyce, dzisiaj pełniący obowiązki sędziego. Czy mierzyłeś się kiedyś z takimi puszkami w uchwycie Herkulesa? Oczywiście, że tak. Sędziowie przed każdą konkurencją muszą sprawdzić każdy sprzęt. A jaki miałeś czas? Byłem w czołówce. A jakie czasy będą mieli zawodnicy startujący w przedostatniej konkurencji, czyli w uchwycie Herkulesa, za chwilę sami zobaczycie. Jako pierwszy na kołobrzeskiej plaży zaprezentuje się bardzo skoncentrowany Tomasz Nowotniak. Moi drodzy, Tomasz Nowotniak, zwróćmy uwagę, jak silne dłonie miała właśnie ten facet. Aby... Rytmicznie pijcie prawo, moi kochani. Kolek słucha się wasza oklaska. Kwadrans trzymania z dużym spokojem. To są chyba jego ostatnie chwile. Czas Nowotniaka to 34 sekundy i 75 setnych. W poprzednich zawodach z takim czasem zawodnicy osiągali miejsce w środkowej części tabeli. Może Mateusz Baron zaskoczy nas czymś tutaj. Najlepiej bardzo dobrym występem w uchwycie Herkulesa. Przymierzył się bardzo precyzyjnie i ekipa techniczna zwolniła blokadę zabezpieczającą wielkie puszki. Teraz wszystko w rękach Mateusza Barona. To nie był zbyt długi występ, tylko 15 sekund. A za moment kolejni zawodnicy. Oto Witold Wolnowski w uchwycie Herkulesa. Któż nie chciałby zostać mitycznym mocarzem? Wolnowski rekordu nie pobił, wytrzymał 29 sekund. Chyba nie do końca jest zadowolony ze swojego występu. A teraz Sławomir Orzeł. Orzeł wytrzymał z ciężarem tylko przez niecałe 25 sekund. To nie jest najlepszy czas. I kolejny atleta, Krzysztof Radzikowski. Blokada została zwolniona. Cały ciężar spoczął na jego barkach. Radzikowski utrzymał te wielkie puszki przez 25 sekund. To też nie jest oszałamiający wynik. I nadeszła pora na Sławomira Toczka. Może on tu zabłyśnie. Czas do pobicia to prawie 35 sekund. I duży spokój. Brawo! Toczek utrzymał ciężar najdłużej. Obejmuje prowadzenie w tej konkurencji. Panie Sławku, wspaniale. Powiem po prostu wspaniale. No wspaniale, no ale cóż, została tylko jeszcze jedna konkurencja, no troszeczkę za późno. Może jakby było inaczej ułożone te konkurencje, to może by było inaczej. Większa może mobilizacja,
może większy spokój. Zrobiłeś dobrą robotę i tak trzymaj. A ja teraz idę do roboty. Może mi zabrakło właśnie tej takiej psychicznej równowagi. No ale są za tydzień Mistrzostwa Polski i na pewno się odkuję za te dzisiejsze zawody, bo dzisiaj już akurat o to pudło będzie mi ciężko zawalczyć. No ale walczę do samego końca. Przegrać trzecie miejsce 2 punktami, a nie 10, to też coś znaczy, prawda? Sławomir Toczek już pogodził się z przegraną, ale nie zrobi tego na pewno Mariusz Pudzianowski. On skoncentruje się i będzie trzymał tak długo, aż przetrzyma Toczka. No chyba, że mu się to nie uda. Jest 15 sekund, ale takim czasem Pudzianowski na pewno nie jest zainteresowany. Trzyma więc dalej. Trzymał tyle, ile musiał. Pudzianowski najlepszy w uchwycie Herkulesa. I jest zadowolony. Tylko, że znów może mu pokrzyżować plany na zwycięstwo Grzegorz Szymański. Uchwyt Herkulesa i moi drodzy, ten wyrok wychwalał całego porządku dnia. Grzegorz Szymański! Wyraz twarzy wskazuje na to, że tym razem Szymański raczej nie będzie pierwszy. Tylko 25 sekund i 31 setnych. Szymański nie wygrał uchwytu Herkulesa. Za to Pudzianowski może odetchnąć z ulgą. Oto wyniki uchwytu Herkulesa. W klasyfikacji ogólnej na czele Mariusz Pudzianowski przed Szymańskim i Radzikowskim. Za chwilę ostatnia konkurencja finału Pucharu Polski. W uchwycie Herkulesa Mariusz Pudzianowski zagwarantował sobie ten właśnie Puchar Zwycięzcy i taką oto wspaniałą rzeczową nagrodę. Piękna wanna, tylko czy Pudzian się do niej zmieści? Tego wam dzisiaj jednak nie pokażemy. Za to zobaczcie ostatnią konkurencję. To będą schody. Za chwileczkę znowu będziemy potrzebowali kilka odważnych osób. W ostatniej konkurencji na schodach Mateusz Baron i Tomasz Nowotniak. Po Mistrzostwach Europy w 2004 roku, miesiąc później, miałem wypadek ciężki samochodowy i miałem przepuchlinę przeponową. Znaczy się, w sumie to mnie wykluczało w jakiś sam sposób z trenowania takiej dyscypliny sportu. Aczkolwiek stwierdziłem, że warto coś robić w życiu. No i już po jakimś tam czasie zacząłem trenować powoli. No i tak powoli wracam do tego sportu. Oczywiście chciałbym być najlepszym na świecie. Chociaż nie wiem, czy to będzie możliwe, ale będę się starał. Popatrzmy więc, jak Tomasz Nowotniak postara się być najszybszym na schodach. On oraz Mateusz Baron. Na razie Nowotniak realizuje swój plan. A Baron już kończy występ. Wniósł pierwszy ciężar zaledwie na drugi stopień schodów. A Nowotniak walczy już tylko z samym sobą. Baron zaś odnalazł się w roli motywatora. Ale pech, zabrakło sił.
i za chwilę zabraknie czasu. Czas się skończył. Tomasz Nowotniak zaliczył 14 stopni. Chyba spodziewał się czegoś więcej, ale sił zabrakło. W następnej parze wystąpią Sławomir Orzeł oraz Witold Wolnowski. O, tak, teraz. Będę kamery się na chwilę. Zawodnicy na pewno doceniają fakt, że nie muszą dźwigać tych ciężarów po piachu. Ale może te wersje konkurencji rozegrają w czasie następnej wizyty na plaży. Orzeł jest odrobinę szybszy. Tym razem Wolnowski pierwszy dopadł wierzchołka. Został im trzeci, najcięższy element. Witold Wolnowski wygrywa w pojedynku ze Sławomirem Orłem i z najlepszym czasem obejmuje prowadzenie w tej konkurencji. I jest bardzo, bardzo zadowolonym facetem. A Orzeł kończy walkę na 12 stopniu. Tymczasem Witold Wolnowski wciąż jest uradowany. Czyja to wanna? Nie Witka. No jeszcze nie, ale może za rok. Ja poczekam. Cierpliwy jestem. Ja mam czas. Marzyłeś o tym, żeby wnieść te wszystkie ciężary na schodach i stało się. Jestem kolejny raz za szczęśliwy. Czyli kolejny naprawdę krok szczęśliwy naprzód. Czy na szczyt? To jest takie małe wzniesienie. Takie powiedzmy półszczyt. Ale kiedyś dojdę, że tak powiem. Jak na debiutanta, wspaniały sezon. Dziękuję bardzo. Trzymajcie kciuki za mnie, naprawdę. W przyszłym roku będzie lepiej. Teraz powinno być jeszcze lepiej. W trzeciej parze wystąpią Sławomir Toczek, zwykle dobry na schodach, oraz Krzysztof Radzikowski, coraz lepszy w tej konkurencji. Rekord do pobicia to 57 sekund i 64 setne. Radzikowski już zbiega po drugi ciężar. Radzikowski szybszy po raz drugi. Toczek rezygnuje po 10 stopniach. Nie będzie dobrego wyniku. A Radzikowski wygrywa ten pojedynek z najlepszym czasem konkurencji. Dodajmy, z bardzo dobrym czasem. A za chwilę prawdziwy pojedynek w słońcu. Grzegorz Szymański kontra Mariusz Pudzianowski. Pudzian już zdobył Puchar Polski, ale chyba nie chciałby po raz kolejny przegrać dziś z Szymańskim. A ten z kolei zapewne z Pudzianem chciałby znów wygrać. Dlatego zapowiada się ostra walka. Szymański był o włos szybszy. I znów Szymański minimalnie szybszy. Jednak co mistrz, to mistrz. Pudzianowski najszybszy zarówno w tym pojedynku, jak i w całej konkurencji. Tylko czterej zawodnicy dali radę wszystkim ciężarom. Generalna klasyfikacja finału Pucharu Polski siłaczy.
tytuł dla Pudziana. Czekaj, nie, poczekaj, zaraz! Jezus, nie ma! Ale ja mam program zakończyć! Ja mam zakończyć program! To nie tak miało wyglądać to zakończenie. Miałem powiedzieć kwestię następującą. Puchar dla Pudziana, tytuł dla Pudziana, skuter dla Pudziana, wanna dla Pudziana i coraz więcej konkurencji przegranych przez Pudziana, a wygranych przez tych oto dwóch śmiałków. Rywale w tym sezonie deptali mistrzowi po piętach. Czy w przyszłym roku mistrz odeprze atak? To już zobaczycie w kolejnych odcinkach Siłaczy.